magnificencje, profesorowie, wykładowcy, cały świecie akademicki, przewielebni księża, kochani studenci, pani pełnomocnik, wojewody do spraw rodziny, siostry i bracia, cała wspólnoto eucharystyczna. Samo słowo eucharystein znaczy dziękować. Mi to słowo dzisiaj jest uwypuklone przez liturgię słowa, żebyśmy używali tego słowa dziękuję. I dzisiaj w tym miejscu bardzo dziękuję za ten cały świat akademicki, dziękuję za tę wspólnotę, za to, że możemy tak oficjalnie, uroczyście, też przy ołtarzu Chrystusowym zainaugurować ogólnobydgoską właśnie, ogólnobydgoskie rozpoczęcie roku akademickiego. Gdzieś w sercach może być pragnienie, by ta relacja na uczelni profesor, student była właśnie jako mistrz i uczeń. Szukać trzeba wzorcu takiego, który można przenosić na ten świat akademicki. Taką relację budował Jezus Chrystus, dobry pasterz, nazywany też dobrym nauczycielem. Budował tę relację ze swoimi apostołami, mistrz, uczeń, ale budował też dzięki temu wspólnotę. Bo wspólnotę można budować nie ogólnie, ale przez takie personalne relacje, które są na siebie otwarte, które są serdeczne, które budują porozumienie, że jesteśmy, można powiedzieć tak technicznie, w kontakcie. I chciałbym ten obraz dzisiaj tutaj w naszej środowisku akademickim, w tej naszej wspólnocie eucharystycznej przedstawić. Chrystus, dobry nauczyciel. No właśnie tak na Niego patrzymy. Upewnia nas o tym pewien młody człowiek, który podszedł do Jezusa i zapytał Go: nauczycielu dobry, co mam czynić? Bo dobry nauczyciel nie tylko uczy dodawać i odejmować, nie tylko przekazuje suchą wiedzę o świecie, ale uczy rozumieć, uczy szukać, uczy poszukiwać sensu i celu życia i pokazuje też drogi wiodące do tego celu. Jestem mistrzem, jestem dobrym nauczycielem. Chrystus był i wciąż jest nauczycielem dla człowieka, dobrym nauczycielem. Można by dodać, jest najlepszym nauczycielem. Nauczycieli też, profesorów, studentów, uczniów. Chrystus nauczyciel niewiele pisał, prawie wcale, to może podpadłby na uczelni, gdyby dalej tak się zachowywał. Nie używał tablicy do pisania. Tylko jeden raz, gdy przyprowadzono do niego nieszczęśliwą kobietę, coś pisał na piasku. Potem powiedział do niej: idź i nie grzesz więcej, ja ciebie nie potępiam. Jedyną tablicą w szkole Chrystusa była tablica przymierza, do której Bóg wyrył swoje przykazania. Tablice przymierza zawierają wszystko, co dotyczy życia Boga i relacji człowieka z Bogiem. Ani jedna jota, ani jedna literka na tej tablicy nie została przez Jezusa ani skreślona, ani zmieniona, ale potwierdzona i wypełniona. Jezus nie uczył matematyki. Owszem, uczył, jak mnożyć talenty.
Gdy mówił, że jednemu dano ich 5, a innemu 2, a jeszcze komuś tylko 1, to Chrystus jako najlepszy nauczyciel uczył ważnej umiejętności pomnażania talentów i tego, że człowiek nie powinien zakopywać otrzymanych talentów, nawet jeśli ma ich mało. Rachuby Chrystusowe były dziwne. Dla niego liczba 1 znaczyła więcej niż 99. Gdy dla odnalezienia jednej zagubionej owieczki pozostawił 99 innych. Jak wiele czasu i cierpliwości wymaga uczeń, student słaby, by go najpierw odnaleźć, właśnie odnaleźć tej wielkiej liczbie studentów, odnaleźć tego jednego, tego, który jest słabszy, ale odnaleźć po to, by zauważyć to i dać mu równe szanse rozwoju właśnie, zająć się nim jeszcze, tak indywidualnie. To jest ta matematyka najlepszego nauczyciela, Jezusa Chrystusa, który tak właśnie podchodził do człowieka. Nie było dla niego zbiorowości, nie było jakiegoś ogółu. Każdy dla niego jest kimś jedynym, niepowtarzalnym, oryginalnym i każdy ma swoją wartość. Każdy jest obdarowany talentami. Jak bardzo potrzeba mistrza, który pomoże nawet temu najsłabszemu te talenty rozwinąć, by go dowartościować, by mógł później tymi talentami służyć. Pan Jezus nauczyciel nie uczył geografii ani biologii, ale uczył zachwytu nad pięknem przyrody otaczającego świata, gdy mówił: przypatrzcie się ptakom, przypatrzcie się liliom polnym, jakie są piękne. Uczył pokory wobec świata i zachwytu wobec dzieła stworzenia i stwórcy tego pięknego świata. Był rzeczywiście nauczycielem otwierającym serce i oczy na piękno świata, żeby się zachwycić. Filozofowie nazywają takie zjawisko displaisir, czyli zachwycić się pięknem gór, zachwycić się tym majestatem przyrody i tak się zachwycić, żeby zobaczyć w nim tego, kto to uczynił, kto to stworzył, dojść przez to displaisir do Stwórcy. Wielki to nauczyciel, który potrafi zaszczepić w swoim uczniu pasję poznawania świata i zadziwiania się światem, zachwytu światem, a przez to dojścia do tego, kto jest Stwórcą. Chrystus nauczyciel uczył również swoich uczniów zdolności rozpoznawania znaków czasu. Uczył mądrego rozumienia i odczytywania historii. Posiąść taką zdolność, odczytywać historię, rozpoznawać znaki czasu. Po co? No właśnie, żeby odkrywać swoją tożsamość. Po to się uczymy też historii, żeby znać swoje korzenie, znać to zakotwiczenie w tym świecie, być tym, który jest przypisany do wspólnoty, że nie jest jakąś samotną wyspą, że jest do pewnej społeczności, do wspólnoty, w której może budować relacje, a trzeba uczyć się tej historii, żeby budować tożsamość i budować na tych wartościach dalej przyszłość. Wreszcie Jezus nauczyciel nie był politykiem ani politologiem, ale uwrażliwiał swoich uczniów na to, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają odczuć swą władzę i dodawał zawsze: nie tak będzie u was, lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. No właśnie, najlepszy nauczyciel uczył mało popularnej dzisiaj umiejętności służenia sobie nawzajem. Nie tylko we wspólnocie, ale też tych, których gdzieś przypadkowo, można powiedzieć, stawiamy, spotykamy na drodze. Jak ważna to nauka dzisiaj, gdy ludzie często po trupach dążą do swoich celów. Uczyć postawy służenia. Nie tak będzie u was.
Kto między wami chciałby stać się wielkim, niech będzie sługą, służyć. No właśnie. Wiemy, że uczelnia, szkoła nie jest wyłącznie miejscem zdobywania wiedzy o świecie, ale jest miejscem, w którym zawiązują się przyjaźnie, czasami głębokie, na całe życie. To jest doświadczenie też nasze ludzkie w tej przestrzeni akademickiej. I to jest piękne, że w tej przestrzeni akademickiej, gdzie nie tylko zdobywa się wiedzę i jakoś robi karierę naukową, jeszcze można budować relacje, bo człowiek z natury jest istotą społeczną. Rozwija się w pełni przez relacje z drugim człowiekiem. A taką szkołą była szkoła Jezusa. Chrystus żył w wielkiej przyjaźni ze swymi uczniami. Nazywam was przyjaciółmi. Nie jesteście sługami, jesteście przyjaciółmi moimi. Musiała to być przyjaźń bardzo głęboka, zażyła, bo prawie wszyscy uczniowie oddali za nią swoje życie. Owszem, za naukę, którą usłyszeli z ust swego mistrza, Jezusa, ale bardziej jeszcze oddali życie za przyjaźń, jaka połączyła ich z Jezusem, ich mistrzem, Panem, najlepszym nauczycielem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Codzienna praca nauczyciela, profesora, wychowawcy na uczelni, w szkole to naprawdę oddana, ta naprawdę taka oddana, ta z takim entuzjazmem, z taką pasją, to właśnie poświęcanie własnego życia dla wychowania młodego człowieka, to oddawanie życia za powierzonych nam młodych ludzi, też umożliwianie im budowania tej relacji. Dlatego też nie ma większej nagrody dla profesora, dla nauczyciela, dla promotora niż student, uczeń, który jest gotów oddać życie za głoszone przez niego wartości i słowa. Nie ma większej nagrody dla profesora, promotora niż student, który całe swoje życie wspomina mądrość, dobroć i wyraźną osobowość swego wychowawcy, nauczyciela, profesora. Bo nigdy nie wyparł się tego, co mówił. Był wierny, wiarygodny w tym nauczaniu i teraz potwierdza to świadectwo studenta, który wspomina właśnie swojego profesora, że to był ten mistrz, bo był dla niego wiarygodny i przyjmował tę wiedzę i wprowadza ją w życie i buduje też swoją osobowość właśnie przez takie świadectwo. Siostry i bracia, może zawsze mówimy, że czasy są trudne. Czasy, w których żyjemy, niosą też nowe wyzwania wobec uczelni, profesorów. To jest prawda i tutaj życzymy i profesorom, i studentom zmierzenia się z tą nową rzeczywistością, podjęcia tego trudu, zdobywania wiedzy, kształtowania też swojego serca, swojej osobowości. I gdzieś może z tyłu głowy jest ciągle to pragnienie być sobą, żeby nie zatracić siebie w tym wszystkim, w tych zawirowaniach, w tych różnych trudnościach, problemach. I sięgam teraz do nieżyjącego już solisty kultowego zespołu Dżem, Richard Riddle, który wyśpiewał takie słowa kiedyś. Jestem sobie prawdą, fałszem i zagadką też. Jestem sobie ojcem, sobie matką, sobie bratem. Szatanem jestem złym, aniołem za rolą, wrogiem i kochankiem, aktorem z ulubioną rolą. Jestem. Jestem wszystkim, nawet Bogiem. Tylko sobą być nie mogę. No właśnie, w tych słowach został zawarty życiowy dramat człowieka, który dzisiaj jest dramatem wielu młodych, zagubionych ludzi. W życie
tak trochę w zmąconej cywilizacji, jaką jest ta, w której żyjemy, nie ułatwia jednak młodym ludziom realizacji tego celu. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą wreszcie. Starsze pokolenia pamiętają słowa tej piosenki, choć kontekst wtedy był inny. No chciałbym powiedzieć, że wśród tych wielu celów, jakie stawia sobie uczelnia czy szkoła, jakie stoją dzisiaj przed profesorami, przed każdym wychowawcą, ten jest bodaj najważniejszy. Pomóc młodemu człowiekowi stać się sobą, czyli tym, który został przez Boga przewidziany, czyli stać się dobrym człowiekiem. To nie tylko zdobyć wiedzę, a właśnie być tym człowiekiem, tym, który niesie w sobie obraz i podobieństwo Boże, żeby w nim w sobie to rozwijał, żeby właśnie stawał się takim człowiekiem, można powiedzieć śmiało Bożym człowiekiem, z tym obrazem Bożym, który nosi w sobie. To jest to być sobą. Chciałbym być sobą wreszcie, czyli odkryć to tożsamość dziecka Bożego, że od Boga wyszedłem i do Boga wracam, tak jak uczył nas święty Augustyn. Stworzyłeś nas, Boże, tak cudownie i w pełni rozwija się wtedy, kiedy od Niego wychodzę i do Niego wracam. Rozpoznać i rozwinąć do końca całe to bogactwo ducha, intelektu, uczuć, woli, zdolności, jakie Bóg Stwórca złożył w sercu młodego człowieka. Gdy patrzymy na Chrystusa, dobrego nauczyciela, i na każdego z Jego uczniów, widzimy, że w Jego szkole ten cel został osiągnięty. Każdy z Jego uczniów to postać bardzo wyrazista, własna, jednocześnie odzwierciedlająca rysy swojego Mistrza Jezusa Chrystusa. Święty Jan Paweł II w pierwszych słowach encykliki Fides et Ratio, Wiara i Rozum, tak pisał. Wiara i rozum, Fides et Ratio, są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek, poznając Go i miłując, mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie.